Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym paladynie na EU1 i będziemy tutaj dociskać sobie lochy z racji odebrania legendarnego berylka, dlatego że jak widzicie legendarnego beryla, dużego beryla po prostu, jak widzicie daje nam prawie 500 statystyk. Oczywiście kto oglądał podsumowanie Elevatora, które wleciało w poniedziałek, ten wie, że dostaliśmy tu 497 dokładnie stat do naszej broni, no i myślę, że to na pewno nam pomoże, żeby właśnie te lochy jakoś na tym paladynie dopchnąć. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piątym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać standardowo komentarze, jak tam na waszych postaciach progresik, jak tam wam idzie, jak tam ogólnie rozwój waszych postaci, chętnie sobie poczytam. No i dobra, chyba możemy tutaj zaczynać, co się ostatnio wydarzyło. Oprócz tego, że mamy fajnego boosta właśnie z tego beryla, to jeszcze wymieniliśmy kilka itemków, dokładnie tak, jak widzicie tutaj niektóre itemy dają mi tylko 400 statystyk, albo tam niecałe 400, no a niektóre dają mi już po 430. Tak samo wymieniłem broń, broń mi da bardzo dużo średnich, jak widzicie rozrzut naprawdę fajny również, więc poszczęściło mi się. No ostatnio mieliśmy ten event z kośćmi, gdzie tam leciały epiki, oprócz tego epiki Zawki, więc troszkę tutaj powymieniałem. Zresztą no chyba wszystkie itemy, które nie są z tej kolekcji walentynkowej są nowe, jak tak patrzę, czyli dokładnie, mamy tutaj trinket, mamy tutaj brońkę, mamy rękawice i mamy klatę, chyba tyle. Reszta to są stare itemy, no ale to też na pewno jakoś tam nam progres w tych lochach dzisiaj zagwarantuje, bo to też no głównie tutaj ta zmiana broni dużo nam dała. Dobra, jeżeli chodzi o inne rzeczy, mamy już tutaj wszystkie czary bodajże od wczoraj, ja to w ogóle nagrywam 7, wy to dostaniecie nie wiem kiedy, 9 albo 10 dopiero. Tak czy inaczej, no mamy już tutaj wszystkie czary, natomiast niestety nie mogę dostać osiągnięcia, żeby sobie tutaj zaczarować wszystkie itemki. Jak widzicie, specjalnie zrobiłem to na manekinie, mam tutaj wszystko zaczarowane. Oprócz tego, jak tutaj sobie zdejmiemy, założymy na przykład trinket, jak się przeloguje tak samo, to nie dostaję tego osiągnięcia. Nie wiem czemu, może mi to wpadnie później, może jakoś tam, nie wiem, może napiszę na support i mi dadzą ręcznie, no ale tak czy inaczej, zobaczcie, mamy zaklętego, wyposaż się tylko w zaklęte przedmioty, no i to nie działa. Mam wszystko zaczarowane, nie mogę już tutaj nic więcej zaczarować, mamy brońkę zaczarowaną, no mamy dosłownie wszystko, tu nam zresztą pisze pod nazwą itemka, no a niestety tego osiągnięcia nie dostajemy. Nie wiem czemu to jest tak, nie wiem, coś się musiało zbugować po prostu, no ale jest jak jest. Dobra, dalej, arenka. Arenka wygląda w tym momencie tak, jak widzicie, powolutku do przodu, no już mamy od dawna wszystkie platynki, teraz już nie wstaję w nocy, codziennie rano skipek, no i teraz myślę, że zdecydowanie nam zwolni niebawem ten progres, jeżeli chodzi o arenkę. Mamy tutaj w broni runkę 27%. Ile w ogóle nam tutaj leci? 25, no pachołki mają tak około 25-26, mógłbym tam o parę procent, powiedzmy 1-2, może nawet 3%, nie jestem pewien, im wymienić, no ale chyba nie ma to sensu. Pachołki tutaj również zaczarowane, z tego co widzę, wszystko jest tak, jak być powinno. Dalej, no tu już mamy pierwsze przejście zrobione w świetle, póki co karmię Paladona tutaj, a nie, nawet dzisiaj. O, to w sumie możemy to sobie zrobić na odcinku. Cyk, już sobie tutaj zamkniemy to, tą ziemię i sobie dzisiaj pewnie wieczorem spróbuję chociaż złapać tego tyrka. Jeżeli chodzi o ogień, to też już niebawem się zbliżymy do końca. No i woda tutaj powolutku, powolutku idzie jakoś tam do przodu. Portal możemy kliknąć chyba na samym początku. Tego golda to ja mogę wydać, bo on i tak mi się za bardzo nie przyda. Portal klikniemy, ale go raczej nie zrobimy dokładnie, bo miałem 100%. Natomiast mam kilka portali. Tutaj w sumie to jeden. Mam jeden portal dla was zapisany. No tutaj jakaś dobitka, więc szybko to pójdzie, zwiadowca. Także od ostatniego odcinka, jak widzicie, za dużo tych portali nam niestety nie padło. Mamy 330 level, mieliśmy event expa, też nam troszkę tego expa powpadało, że tak powiem, więc spoko. Gildyjka, no tu się za dużo nie pozmieniało. Coś jeszcze chyba wam miałem pokazać, ale chyba nie, jak tak patrzę. A, twierdza, właśnie. Twierdza, jak widzicie, już nam się buduje nawet na poziom 17. Mamy tutaj no dużo nam dał ten elevator, bardzo dużo jeżeli chodzi o surki. Kwatery już mamy 15, tutaj no to bardzo biednie wygląda, no ale teraz lecimy sobie po twierdzę 20 jak najszybciej, tu jakieś, no tu poodbierałem surki, no ale na tej 16 już nam będzie sporo tych surek leciało ze wszystkiego na co dzień, więc będę teraz leciał po 20, w międzyczasie pewnie jakaś akademia, no i wiadomo jak to wygląda na moich kontach. Dobra, podziemie chyba nic ciekawego, teraz nam się budują wrota, serce 13, trener 12, jak widzicie.
Serca na razie nie mogę puścić, to może jakiś przygodomat puścimy, zobaczymy. No ale tak to wygląda, jeżeli chodzi o podziemie, za dużo się nie pozmieniało. Głównie tutaj ta twierdza, troszkę sobie przycisnęliśmy bardziej te budynki. No i dobra, chyba wszystko, tak na szybko wam przeleciałem. Chyba nic więcej tutaj nie mam do pokazania, więc możemy zaczynać naszą zabawę. Wszystko mi się nagrywa, zaczynamy. No i wykijadło stówka, więc lecimy, żeby to już skończyć. To nie jest takie proste, tricek nam powinien paść, mimo że to jest dokładnie wojownik, to powinien paść dość łatwo, nie będziemy tego oglądać, no ale teraz tym wikijadłem z setką zamknąć, pokonać tyranożarła, ja to zazwyczaj na ostatnich serwerach robiłem na streamkach, teraz mamy trenera 12, zrobimy to na odcinku, nie wiem ile będziemy potrzebować grzybów, może nam się poszczęści, może nam się nie poszczęści, tak czy inaczej no tyrek na nowym backendzie, zamknięcie tego środowiska właśnie wikijadło, to jest naprawdę ciężka sprawa, tutaj no nie jest to takie proste. On ma ten pancerz, to jest wojownik, więc no mówię, tu zdecydowanie tych uników musimy bardzo dużo zrobić. To jest w ogóle ciekawa sprawa, bo kiedyś to przejście właśnie z ponika w wykijadło i zamknięcie się nawet polecało dla graczy free to play. To było bardzo proste, bardzo przyjemne, nikt nie miał z tym problemu. O, dobra, okej, okay, to nie było tematu w takim razie. Kurde, chyba pierwszy serwer, gdzie nam tak szybko padło. Na W55 to musiałem na to wydać nie wiem ile, no bardzo dużo w każdym razie. Nie mam pojęcia, ale no z 300 grzybów bodajże. Na W60 też to nie było takie tanie, no a tutaj nie wiem ile grzybków, z 30 około, coś takiego. No i nam ten tyrek padł. Dobra, obejrzymy sobie jak to wyglądało od razu na odcinku. Pierwszy unik, drugi unik, trzeci unik, teraz dostaliśmy. Czwarty unik, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty, no 14 uników, bardzo dużo, no tyle było potrzeba, żeby go pokonać, ale że to nam tak szybko padło, no jestem zdziwiony, ale dobrze, chociaż nie przedłużyło jakoś głupio odcinka, bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba, jak będziemy sobie robić awkę, to już go spróbujemy złapać, dobra i możemy lecieć dalej, polecimy sobie na początku w tornadko, zobaczymy jak to pójdzie, no tornado będę chciał tutaj dobić do 486, wtedy mamy tego sinego gula, to jest blok i chyba nawet na tym się już zatrzymam i nie będę dalej cisnął, tak mi się wydaje. Tu w ogóle coś nie możemy za bardzo z tego co widzę ruszyć, ale no może dlatego, że to jest jakiś cięższy, może jako tako nam pójdzie. Tak czy inaczej na wojowniku zostawiłem na 486, tam nie mogłem tego bardziej pocisnąć, potrzebowałem maksymalnych runek. No i teraz jak już stopuję lochy na tym wojowniku, to z samego tornada poleci mi ponad 10 leveli, więc to nie jest wcale takie głupie, żeby tak to zrobić. No i tutaj chyba też dobijemy do tego 486, nie mówię, że dzisiaj, ale tak ogólnie. No i właśnie będziemy już sobie to tornadko raczej stopować. To myślę, że nie jest, tak jak wspomniałem, wcale taka głupia decyzja. No mówię, to przejście kiedyś było proste, przyjemne, nawet dla graczy free to play, teraz to było bardzo ciężkie, jest w zasadzie ciężkie, odkąd ci wojownicy mają normalnie liczony pancerz w tych środowiskach, no ale fajnie, że nam padło szybko, nie musieliśmy dużo golda na to wydać. Dużo grzybów na to wydać, nie golda, dużo prób po prostu, poszło fajnie, możemy się zająć czymś innym. No teraz mamy demona mrozu, demon mrozu to jest blok, bo to ostatnio żeśmy sobie robili na odcinku. No i niestety ten demon mrozu ma po prostu mocniejsze statystyki od innych wojowników na tym etapie, więc no jeżeli jego zrobimy, to pójdziemy dalej, ale no właśnie mówię, to jest bloczek niestety, on ma 33,5 tysiąca siły, HP o wiele więcej, ale padło. Dobra, teraz mamy kolejnego bloka, to jest kolejny wojownik, statystyki bardzo zbliżone do tamtego, więc może też dokładnie by nam się udało go zrobić i okej, okay, teraz mamy już zwiadowców magów, więc teraz to powinno pójść z górki, super, fajnie, że nam tak to wyszło. Zobaczcie, teraz lecimy dalej, kolejny wojownik, no i zobaczcie, on już ma 31,5 tysiąca siły i 42,5 tysiąca HP, więc o wiele mniejsze te statystyki, aniżeli tych dwóch poprzednich, więc po prostu no tak jak wspomniałem, to były jakieś tam bloki, to byli jacyś ciężsi rywale, tak się nieraz zdarza w tym tornadzie, że mamy tam kilku mocniejszych, no i potem jak ich pokonamy, to mamy serię prostszych. Dobra, super, paseczek od razu możemy tutaj oddać, możemy sobie od razu troszeczkę siłki wrzucić, mamy 3000 równe HP, mamy troszkę ponad 3000 siły, więc ładnie to wygląda, to możemy sprzedać, to zostawimy na razie do wiedźmy, zobaczymy jak to dalej wyjdzie, no i spoko, i lecimy dalej w to tornado, teraz maguś, teraz zwiadowca, no i cygi, mamy 331 level. No jako tako tu idzie, powiem wam szczerze, zobaczcie.
jeden po drugim nam pada praktycznie. Spoko, spoko. No jedna wymiana beryla, oczywiście to jest beryl do broni, więc no troszkę to dało, jakby nie patrzeć, ale jedna taka wymianka beryla, jakieś tam zmiana, powiedzmy jeszcze ekwipunku, no i fajnie to wyszło. Teraz w ogóle chyba będzie event epicki, jak się nie mylę. Mówię, no nie wiem, kiedy wy to dostaniecie. Może w czwartek, może w piątek. Tak czy inaczej, teraz w ten weekend będzie chyba event epicki, więc bardzo możliwe, że również się tutaj poprzebieram, powymieniam jeszcze te stare itemy, jak tutaj dzisiaj dociśniemy level, no i może znowu coś polecimy. No mamy 331 w tym momencie, ja chyba jednak na tym 360 te lochy zastopuję i zobaczymy, jak nam to wyjdzie w praktyce, czy to odda, czy to nie odda. Taki jest ogólnie plan, zobaczymy, jak to wyjdzie. Mówię, patrząc na W50, bardzo osobom to oddało, które stopowały od 360. My tu jesteśmy paladynem i tak więcej nie dociśniemy, zastopujemy na tym 360, dobijemy go sobie, jeszcze potrzebujemy 29 leveli, no i finalnie to będzie taki test, czy wcześniejsze stopowanie również oddaje. Zobaczymy, mam nadzieję, że tak. Oczywiście wiadomo, na pewno jeszcze nie zrobię wtedy tego Esterosu, nie zamknę, bo to będę potrzebował więcej czasu. Na pewno jeszcze tutaj, co tam jeszcze? No tu zobaczcie, kolejny blok niestety. Na pewno nie zamknę tego Esterosu, na pewno nie zamknę jeszcze 10 piętra w 13 roku, więc pewnie jakiś tam dodatkowy odcinek, jak już będziemy mieli na to szansę, wpadnie. No ale tak czy inaczej, no to tak w formie testu. Ostatnie postacie w okolicach 375 stopowałem, tutaj zrobimy wcześniej. Później na pewno nie ma co, ale wcześniej zobaczymy, jak to wyjdzie finalnie za tam jakieś 2 lata może, czy tam półtorej roku, jak już będziemy te lochy na tym paladynie klikać. Po prostu tak, wiecie, dla testu, żeby wam też pokazać, zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, powiedzmy jeszcze z 20 prób na niego, zobaczymy, czy on nam tutaj pójdzie. Troszkę tych tornad zrobiliśmy, więc to jest jak najbardziej na plus. No i teraz sobie pójdziemy do normalnych lochów. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. No 4, 2, 6 to pamiętam, że też to był bloczek. Tu no tak mi się coś obiło o uszy. Zazwyczaj to był trudniejszy przeciwnik, więc dobra. Mam już tutaj zrobionego skana, bo nie spodziewałem się, że zrobimy za dużo, no że pokonamy ten portal i tak dalej. Więc skan jest, powiedzmy, aktualny. No i teraz tak, Hemoridor. Na tych kolegów mamy 10%. Więc to jest no dokładnie, tylko formalność, paladynek nam pada. No i teraz mamy potwora w jeziorze, zwiadowca, który dokładnie również nam pada. No i mamy kolejny Hemoridor otwarty. Dobra, mamy jeszcze też jakąś brońkę, plus 12 już nam daje, więc sporo, czyli okej, to możemy zrobić tak, tak, nie mamy za dużo miejsca, więc niestety musimy to wyrzucić, co tam było do wiedźmy. Tu mamy jeszcze zadyszkę i temek, no to on zostaje. Dobra, super. Nie będziemy tego oglądać, bo nie ma sensu. Hemoridor nam się kolejny odblokował, to jest to. Teraz mamy Valar Aukara, no i to jest paladyn kolejny. On chyba już dzisiaj nam nie pójdzie, więc chyba nie ma co na razie tutaj grzybków marnować. Dalej, mamy trzecią ligę superbohaterów, tego ziomeczka, 6% prawie na niego. No on nam padnie na 100%. 6% to jest bardzo dużo. Człowiek 1000 ciosów, maguś. On w ogóle ma błyskawice, a dobra, miałem sprawdzać, co mamy w broni, ale nie ma co. Skoro mag nam padł, to bardzo możliwe, że dokładnie, kolejni też nam popadają. Teraz mamy zimno, to jest zwiadowca. Może na kolejnym magu się zatrzymamy, ale na razie chyba trzeba cisnąć. Jeżeli mamy możliwość, to dlaczego by tego nie robić? Zaraz też bijemy 332 level, więc generalnie spoko. Co my mamy w broni? Jeszcze sobie sprawdzę może jednak. Ogień, okej, no to ani na błyskawice, ani na żadne zimno nie jesteśmy podatni, więc no w teorii powinno to paść, ale dobra, jak jeszcze w jakieś, powiedzmy, 30 grzybków nam nie padnie, to lecimy dalej, doczyszczamy, że tak powiem, to co możemy, to na co mamy fajne procenty, no i potem ewentualnie sobie sprawdzimy jeszcze raz i jeszcze podobijamy, że tak powiem. Nie będzie tu na pewno jakiś gigantyczny progres, no ale tak czy inaczej ten beryl, ta wymiana broni, ta wymiana itemków, no jak widzicie, wzrosły nam procenty, sprawiło to wszystko, że bardzo tutaj ładnie, co niektóre lożki wyglądają w tym momencie, więc trzeba to robić, no trzeba na bieżąco dociskać. Może wam jeszcze topkę pokażę na koniec, ale tam się chyba za dużo nie zmieniło. Trzeba to dociskać, trzeba po prostu, no sami wiecie, generalnie gonić ten level na tym paladynie, zwłaszcza że cały czas chcąc nie chcąc jesteśmy do tyłu. Dobra, wydałem już tu za dużo, więcej niż miałem, lecimy dalej. Teraz mamy na tych kolegów, na nich mamy 3,5%, więc też bardzo dużo, też raczej tylko formalność, no i też chyba to nam pada, przynajmniej mam taką nadzieję. 332 level, no te lochy są takie, wiecie,
Średnie bym powiedział, nie dają za dużo expa, musimy tu, zobaczcie, naprawdę sporo tych lochów zrobić, żeby w ogóle udało nam się uzyskać kolejny poziom, więc to nie jest wcale takie proste, no ale dobra, no myślę, że może po tych wbijemy 3-3-2, albo będzie nam bardzo mało brakować, też jest taka szansa, więc po prostu zobaczymy, jak to wyjdzie. No ale dawaj, no 3,5% to jest bardzo dużo, no proszę cię, 4 miliony, tam zostało 14 milionów, 2 miliony, no dawaj, dawaj, dobra, mamy to i wbiliśmy. Zobaczcie, na styk, dokładnie, idealnie na styk, 719 tysięcy expa, ale udało nam się 332 level wbić. Teraz mamy Dindendora. Dindendor może też by padł, ta pierwsza próba bardzo obiecująca, ale chyba na razie nie ma co, chyba na razie się powstrzymamy. Polecimy sobie do kolejnego lochu, a kolejnym lochem jest Thor, czyli to jest ten, na niego mamy, to są w ogóle błyskawice, więc spoko jak na naszą broń, na niego mamy 2,5%, raczej też powinniśmy to zrobić, no powinna być to tylko formalność, że tak powiem. Thor jest dość twardy, 305 level, ale tak czy inaczej chyba to zrobimy, mam przynajmniej taką nadzieję, że nie będziemy tu musieli wydawać nie wiadomo ile grzybów, tylko po prostu ten torek nam padnie. No póki co wbite dwa levele, tak? Bo miałem 330 na starcie, mam 332. Dobra, dokładnie. Tor też nam padł, super. No i ostatni, bo potem mamy tak. Na 13 piętro komendanta Koma mamy 1,20, więc jego na pewno też dzisiaj ubijemy. Natomiast potem mamy karuzelę z idolami 0,20, mamy na Cerbera 0,13, wredna wiedźma 0,09, Esteros, to ciekawe. No wredna wiedźma i Esteros to są takie lochy, które dadzą nam sporo expa, ale na nich mamy tylko na Wiedźmę 0,09, na Górołaza, czyli tego mamy 0,05, więc no to są takie procenty, których raczej jeszcze dzisiaj nie będę ruszał, bo nie ma sensu, bo są po prostu na tyle małe, że my tutaj nic tym paladynem, że tak powiem, nie wymyślimy więcej. Raczej będzie ciężko, żeby to ubić, ale komendanta Kome jak najbardziej, 300 milionów expa, bardzo możliwe, że on nam padnie i potem mamy chyba zwiadowcę i może tego zwiadowcę przy odrobinie szczęścia też by nam się udało ubić. Troszkę mi oczywiście czarnych gemów poleciało w międzyczasie, wiadomo, Kunegunda już po ostatnim evencie twierdzy w całości była ubrana w czarne gemy, my tak samo, natomiast jeszcze mi tam poleciało kilka, zacząłem ubierać Barbara, dlatego że wiadomo, Kunegunda jest ważna, no ale my tutaj jesteśmy paladynem, boostujemy siłę naszymi podkami, więc ten Barbar też jest dość mocno zboostowany, dlatego też Barbar ma już tych gemików czarnych troszkę, no raz, dwa, no trzy, no to nie tak dużo, no ale powoli tutaj też wymieniam pachołkom te gemy, żeby już wszyscy mieli po prostu czarne, wiadomo jak to wygląda. No i dobra, i teraz ten komendant Koma, dawaj, dawaj, tam 1,200 000, Jezu, jaka close próba, no padnie, no ponad 1%, to ja tutaj nie wychodzę stąd, dopóki on nie padnie, bo to są bardzo fajne procenty i to też jest bardzo fajny exp, żeby tego nie ubijać, no ale tak czy inaczej powiem wam, że zbliżamy się już chyba do końca, 17,5 minuty, jeszcze oczywiście zrobię skana, ale wygląda na to, że my więcej tu nie dociśniemy, no ale dwa levele wbite, tak czy inaczej, może się uda 3, zobaczymy zaraz. Dwa levele wbite, powoli do tego 360 się zbliżymy, mamy jeszcze 28 do wbicia, także powolutku, małymi kroczkami i prędzej czy później to zrobimy, na pewno jako tako ten paladyn będzie wyglądał, no na razie tutaj więcej zrobić nie możemy, no teraz będzie ten legendarny loch, wiadomo, prawdopodobnie pod koniec marca, może jakoś na początku kwietnia, tam w okolicach Wielkanocy, także wtedy się przebierzemy w ogóle w legendarne itemki, więc one nam dadzą bardzo fajnego boosta, no i oprócz tego jeszcze jakieś legendarne gemy będziemy mogli pokopać, no i to już nam w ogóle da takiego boosta, że myślę, że no już się bardzo zbliżymy do tego 360 levela, już te lożki tutaj fajnie popadają i dzięki temu będziemy mogli zacząć stopowanie i zobaczymy jak to wyjdzie, no musimy tego expa nadrobić jakoś, nie? W sensie, no my tu jesteśmy paladynem, dobra, siedzi, bardzo dużo na niego musieliśmy wydać, my tu jesteśmy paladynem, my niestety cały czas gonimy ten level, nie ma opcji, żeby paladynem się zrównać levelowo z jakimiś berserkami, myślę, może wam tu pokażę topkę w międzyczasie i myślę, że Namo jest tego idealnym przykładem, bo Namo tutaj, o kurde, ten w ogóle ma 3-4-1. Jezusie, jak oni tutaj pocisnęli. Ja w ogóle jeszcze itemki poulepszyłem razy 10, to też wam nie powiedziałem, ale ostatnio były te pakiety, wiadomo, na zimową wyprzedaż, no i też tam dawały trochę metalu, kryształu, więc już wszystkie itemki mamy razy 10, jak widzicie. Jakim cudem on ma 10 leveli więcej? Jakie on tu ma w ogóle gemy?
Zobaczmy to sobie. Namo ma 3-4-4, to jest w ogóle wariat, ale to już powtarzam co odcinek, a zobaczmy Andersona. No Anderson ma wyższą kopalnię, on tutaj dostał 600 prawie na legendarnym gemie, a jeżeli chodzi o gemy takie pojedyncze, no to tak, no 350, co niektóre 400, nie? No to też troszkę statystyk na tym zyskuje. My w ogóle mamy więcej HP od siły, zobaczcie, trzeba tą siłką trochę odbić, teraz dopiero zauważyłem. No ale i tak, kurde, nie wiem z czego on tu wycisnął prawie 10 leveli więcej, masakra. Dobra, obejrzmy sobie tego komendanta Kome, bo to chyba najciekawsze, co dzisiaj nas spotka, tak mi się wydaje. Barbar coś tam zrobił, Magus nie za dużo, 94 miliony, no i Kunegunda. Kunegunda ponad 50 milionów zbija, więc sporo i my tak na dobrą sprawę musieliśmy go tylko dobić, chociaż i tak to było, powiem wam, dość close. Dobra, lecimy do sprawdzenia, co my tu teraz mamy. Zobaczymy, czy ten zwiadowca nam jeszcze padnie w tym 13 piętrze. Tak ostatnio sobie myślałem też, że na pewno taki Namo, czy właśnie Anderson. Okej, tego zwiadowcę jeszcze mamy 4%. Na pewno taki Namo, na pewno taki Anderson powymieniali też swoim pachołkom na ostatnim evencie twierdzy gemy. Na pewno te ich pachołki mają już wszystkie czarne klejnoty, więc no wydaje mi się, że to im też bardzo dużo dało, dlatego że no wiadomo, to 13 piętro chociażby też tam bardziej pocisnęli dzięki temu. Ja nie miałem wtedy grzybów na tyle, nie chciałem tego robić, wymieniłem sobie, wymieniłem Kunegundzie i tak to nam sporo dało i tak ostatni odcinek z Paladyna był dość obfity, powiedzmy, w expa, no ale tak czy inaczej, oni na pewno te pachołki mają już full czarne i to też im dużo daje, to w ogóle przede wszystkim. Na pewno już tam Esteros bardziej pocisnęli, na pewno tą wiedźmę ubili, no i wiecie, no tego expa się trochę uzbierało, aczkolwiek tak czy inaczej nie mam pojęcia, jak ja bym miał w tej sytuacji tutaj wycisnąć jeszcze te, no, do Namo 12 leveli, a do Andersona 9 leveli chyba, jeżeli się nie mylę. No wariaty, ale co zrobić, my tutaj lecimy powolutku swoim tempem. Dobra, teraz mamy człowieka żelazko, to jest wojownik. No on ma odporność na ogień, ale dokładnie, też nam padł. Teraz mamy zwiadowcę, odporność na zimno, chyba też nam padnie. Tak jak wam mówiłem, no my raczej teraz się zablokujemy na kolejnym magu. A na razie tych magów tutaj nie ma prawie wcale, więc to jest na pewno przyjemne i sympatyczne. No dawaj, to nam jeszcze powinno paść, jak tak patrzę. Co do procentów, bo w ogóle się tu zawiesiłem i wam nie powiedziałem. Co do procentów mamy tak, na Dindendora. To jest w ogóle już mój trzeci odcinek dzisiaj, co nagrywam, tak na zapas, dlatego już głos tracę powoli. Na Dindendora mamy 0,97%, więc całkiem sporo. No i w zasadzie tyle. Na karuzelę z idolami mamy 0,25%. No i na tego, na tą trzecią ligę superbohaterów, na tego zwiada, co go już ubiliśmy, mieliśmy 4%. Także tyle. No może tu jeszcze ten 3-3-3 wycisnę, bo nam mało brakuje. Zdecydowanie. Dobra, wiecie co? Jeszcze jeden skanik, zobaczmy, czy jest w ogóle sens to klikać, a my w tym czasie polecimy do tego Dindendora. No może nam się go uda zrobić? No jest sens go klikać, kurde, ten pochmurniak ma... To jest to? Nie, czekajcie, trzecia liga superbohaterów, to, ale pokazuje, że to jest trzeci, a to jest piąty. Nie, bo ja chyba, czekajcie, bo ja tutaj chyba nie nacisnąłem. Halo? O, dobra, teraz mamy pochmurniak niecały 1%, no to bardzo podobnie co na Dindendora. Na Dindendora też mamy, na pochmurniaka 0,98, na Dindendora 0,96. No to bardzo zbliżone procenty, poklikamy jednego, poklikamy drugiego, może ten 330... trzeci level nam wpadnie. W sumie chyba Dindendor już nam da ten level, jak tak patrzę, on ma 340 poziom, aczkolwiek no najpierw musimy go pokonać. No powinno to pójść, nie? Powinno to pójść tak czy inaczej. Niedługo tu mamy też level z kalendarza, to wam w sumie nie pokazałem, zobaczcie, dzisiaj jesteśmy na 15 dniu, także tu jeszcze mamy 3 książeczki z expem, bardzo fajnie. No i tu mamy 20 dzień, gdzie po prostu ten level z kalendarza sobie dostaniemy. Także no powoli do przodu, nie? Małymi kroczkami, pomalutku tym paladynem, pomalutku do stopowania lochów, potem te lochy pociśniemy jak złoto. Bardzo ładnie to będzie padać na jakimś pewnie około 470 levelu. No i potem sobie wbijemy 500 i myślę, że ten paladyn będzie na pewno już wtedy oddawał. Będzie na pewno sympatyczny, będzie na pewno przyjemny. No i tak jak wam powiedziałem, raczej tutaj będzie fajnie się prezentował w PvP, chyba że w międzyczasie coś zmienią, chyba że w międzyczasie jakieś większe reworki powchodzą do gierki, jakieś no rework paladyna też się prawdopodobnie zbliża, tak wszystko na to wskazuje, więc no wiecie, zobaczymy jak to wyjdzie finalnie, ale tak czy inaczej wydaje mi się, że
ten paladynek na pewno w tym PvP będzie przyjemny i będzie fajnie już mieć tą postać na poziomie około 500, ale to są bardzo daleko idące plany, to mówię. Myślę, że od tego momentu, jak ja to klikam, no to jeszcze jest 2 lata. Około 2 lata do wbicia 500 levela przez tego paladyna. Także no, tak to, chociaż nie, no może przesadzam, może troszkę mniej. No wszystko zależy, jak to będzie wyglądać, jak to tutaj będzie szło, ale no półtorej roku może, coś koło tego generalnie. Dobra, w ogóle wczoraj minęły 2 miesiące tego serwera. To taka ciekawostka. Oczywiście jak ja to nagrywam, jak wy to będziecie oglądać, to troszeczkę mniej. Serwer wyszedł 6 stycznia, dokładnie w święto tutaj u nas w Polsce. Natomiast jak ja to nagrywam, mamy 7 marca, więc wczoraj minęły równe 2 miesiące tego serwera. No i po 2 miesiącach 330 level na paladynie. Kurczę, powiem wam, że nieźle. Wydaje mi się, że nieźle. Dobra, siedzi. Wydaje mi się, że nieźle i wydaje mi się, że nawet całkiem, to w sumie możemy rozmontować. Całkiem fajnie ten paladynek nam tutaj poszedł. Możemy obejrzeć tą walkę z Dindendorem. Już mamy 3-3-3, jak widzicie w tym momencie, więc też nieźle. Tu jakieś kryty na początku, potem zwykłe i na koniec kryty. Ledwo, ale się udało. Super. Teraz mamy Ślizgogona. Ślizgogon to jest zwiat... No nie wiem, czy też, a tutaj tego, ile my mamy klasera w ogóle, bo to też jest fajne, że nam każdy przeciwnik w tej trzeciej lidze daje dodatkowy klaserek, że tak powiem, dodatkowe procenty do tego klasera, więc to też nam tam plusuje, jak robimy aweczkę po prostu. No ale właśnie, czy jest sens to klikać, jak już teraz wbiliśmy level i kolejnego raczej nie wbijemy? Chyba nie, chyba się powstrzymam, bo nie ma co, jeden w tom czy w tom nie ma sensu. Ostatni skanik na dzisiaj, nie jakiś giga długi odcinek, chociaż i tak chyba wyjdzie pół godziny, nie jakiś giga duży progres, ale 3 levele wbite, powolutku do przodu, poczyściliśmy, no dokładnie, na Ślizgogona mamy 009, dobra, to już nie ma co, poczyściliśmy to, co mieliśmy z Berylem, coś tam do przodu, 3 levelki wpadły, ja osobiście jestem, można powiedzieć, że zadowolony. Dobrze, jeszcze topeczkę wam na koniec pokażę, tu już w sumie zerknęliśmy, no ale to, co wam mówiłem, jeżeli paladyn byłby w stanie w ogóle nadgonić jakiegoś berserka, zwiadowcę, barda, druida i tak dalej levelowo, no to teraz taki namom nie miałby 344 levela prawdopodobnie, tylko miałby jakiś właśnie około 350. No a tutaj nie ma opcji. Dreamscape w ogóle, najwyższy poziom na serwerze, 354 berserkiem, 7 top 2, 353 tutaj zwiadowcą, mamy namo, w ogóle dwóch paladynów mamy, no mamy tego namo i mamy Thomasa Andersona, oni strasznie mocno cisną, przede wszystkim namo. Mamy również tutaj jakiegoś Ambrosiusa, ale on ma 327. Tu w ogóle jeszcze Litkill nagle się pojawił. Nie kojarzę go wcześniej. Wcześniej się nie pokazywał, ale też ma kurde 300. Zobaczcie, on ma gorszą broń. On ma runę 20%. No nie wiem, no wydaje mi się, że... No statystyki ma, a on też chyba musiał delikatnie jakoś tam kopalnie docisnąć, bo zobaczcie, jemu gemik dał 566, ale to jest, nie wiem, no to są 3 poziomy kopalni więcej, może nawet 2, coś takiego, nie jestem przekonany, szczerze mówiąc, no ale on ma statystyki tak ogólnie mocniejsze, no my mamy, zobaczcie, 18000 HP, 17800 siły, w ogóle nie zauważyłem, że te statystyki są takie tragiczne, musimy trochę odbić tą siłą od HP, żeby mieć jej więcej po prostu, natomiast on tutaj ma no 19000, no ma około 1000 więcej tego i tego, no i pewnie pachołki w czarne gemy, no i to mu tam trochę zboostowało postać, żeby wbić 5 leveli więcej, ale to są takie, wiecie, tylko moje analizy, nie ma co się tutaj jakoś bardzo napinać. Dobra, tak czy inaczej, tak wygląda topeczka, 354 level najwyższy na serwerze, tak to się prezentuje, można sobie zatrzymać, ogarnąć. Gildyjki wyglądają tak, teraz jesteśmy top 2, o dziwo, mimo że w Elevatorze top 3, no i nawet sporą część mamy, w sensie no, sporo czci przewagi nad top 3, więc nieźle. Twierdzę niezbyt istotne, w pupilkach jesteśmy na pozycji setnej, no to musimy te przejścia porobić koniecznie, no i podziemia cały czas bije tego samego, nie napinam się, to w sumie też chyba nic ciekawego jak na ten moment. Dobra, i tyle, obejrzeliśmy, co było ciekawsze, to możemy sobie odznaczyć. Niecałe pół godzinki odcinka, jakiś tam progresik zrobiony. Ja wam ślicznie dziękuję za uwagę, ślicznie wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie oczywiście z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Kciuka w górę zostawiajcie. Możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i również piszcie komentarze, tak jak powiedziałem na początku, jak tam wasz progres na postaciach. Dzięki raz jeszcze za uwagę, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!